teraz jak foczka popłynął, ale poszedł. Na pająka jest tak. Tu się dzieci uczą pływać, A tam uczymy dorosłych. Wręczenie. Dobrze, to jeszcze będzie lekcja zakładania, bo ja na pewno tego nie umiem robić. No nie, nie, nie jest to moje naturalne środowisko, w którym się dobrze czuję. Dobrze się czuję w lesie, to jest moje naturalne środowisko. Zrobimy rozgrzeweczkę. Tak jest. Najpierw zobaczę przy okazji, jak swoją ruchomością. Hop. Luźno puszczasz rękę za głową, też żeby się triceps rozciągnął. Którego nie mam. Okej. Okay. Luźno ręce Bartka. O. Jest. Jest okej, okay. Jest okej. Okay. Powinien nogi ogolić, bo moi koledzy kolarze już się przestali do mnie odzywać. Tak, pływacy się w pewnym momencie było tak, że goliliście się, prawda? Nie wiem, do czego to porównać, ale to jest tak, że wchodzisz i wtedy masz lepsze życie, czujesz, jak woda ci przepływa po każdym centymetrze ciała. A jedna z ważniejszych rzeczy, moim zdaniem, kręcenie sobie stopą. Im bardziej elastyczna stopa, tym później mamy lepsze kopnięcie w wodzie. Zazwyczaj u osób, które dużo biegają, zakres ruchu to jest coś takiego. No i później, jeżeli pływają, kopią tak stopą, no to jest problem. Stopa powinna być w ten sposób. No. Robię salta, ale... A jak oceniłbyś skok? Pierwszy, premierowy do wody? Zaskoczył mnie. Dałem ci płetwy, bo będzie ci zdecydowanie łatwiej. Jeżeli ci nie zabiorę, będziesz miał większy dyskomfort samego pływania. I zapraszamy sponsora najbardziej wypornych pianek na świecie do sprezentowania mi najbardziej wypornej pianki na świecie. Może chodź na mały basen, pójdziemy. Będziesz miał dno, będziesz komfort miał. Wdech, wydech, reguluj. Jednak pływanie, ale to dziwne, bo normalnie jak skakiwałeś, to nie było, nic się nie działo, tak? A słabo coś ten? Nie wiem. Ale jak wskoczyłem do wody, no, to tak jakby mnie... No nie wiem, zamurowało mnie, bo to mnie zamurowało. No, już jest lepiej, już jest lepiej. Oddychaj sobie swobodnie. Bardzo ważny jest oddech w pływaniu. Nawet jedna z ważniejszych rzeczy. Co zrobić, żeby nie mieć uczucia biodra ci ciągnąć? Staramy się skręcić miednicę, czyli miednicę mamy w tym kierunku. Staramy się ją wyprostować, czyli tak jakbyśmy chcieli pępek przykleić do kręgosłupa. O, i w ten sposób automatycznie napinają nam się mięśnie brzucha i wtedy będziesz mógł sobie... Tak. Bo jak będziesz miał luźno brzuch, to jest moment, masz wrażenie, że możesz opadać na dno. W nos jest tylko potrzebny przy wypuszczaniu powietrza pod wodą. Wdech i w większości wydech robimy tylko ustami. Moim problemem jest oddech, bo go nie ma po prostu. I ci panowie nie myślą w wodzie, jak oddychają, a ja myślę. A jak się myśli w wodzie, jak się oddycha, się nie oddycha, tylko myśli. Trzeba oddychać. I teraz jak foczka popłynął, ale poszedł.
A staraj się kopać, nawet jak tak płyniesz pod wodą, bardziej przód, tył. Bo robisz ruch, drgasz. Postaraj się kopnąć bardziej przód, tył. To jest brak kontroli oddechu, totalnie. Aha. Takie szarpane. No i dobrze. Do nosa? Zapominam o tym, że się tego organu nie powinno używać. Ty w Montrealu w 2005? Tak, tak. Zdobyłeś Mistrzostwo Świata. Czy masz wrażenie, że przełożyło się to na postrzeganie pływania w Polsce i na to, ile ludzi idzie do tego sportu? Tak. Wówczas było, można powiedzieć, tak jak było Małusza Mania, to można powiedzieć, że takie było boom na pływanie. Polska konkurencja, Otylian Dzieciak, Paweł Korzeniowski. Tak jest. 200 metrów, no wygrywaliśmy, jeżdżaliśmy na zawody i wygrywaliśmy tę konkurencję. Styl dowolny, jestem motylkowy, oba te dwa style bardzo lubiłem. Oczywiście większe szanse miałem w stylu motylkowym, to była moja konkurencja, ale też lubiłem się ścigać w kraulu i w zmiennym. Byłem bardzo wszechstronnym zawodnikiem, każdym chciałem wygrać, więc to była rzecz, którą... Nadmiar ambicji? Tak? Nie, po prostu... Byłeś takim zawodnikiem, który wchodził na zawody i... Tak, chciałem wszystko wygrywać. Tak, tak, chciałem wszystko wygrać. Drugie miejsce to była porażka? Na polskich zawodach tak. W pewnym okresie też w Europie, czy na Mistrzostwach Świata też tylko zwycięstwo się liczyło. Później z czasem zrozumiałem, że nie zawsze da się wygrywać. Też ta porażka jak przyszła, były gorsze momenty. Wówczas zrozumiałem, że trzeba się cieszyć tym, co się ma i cieszyć się tymi sukcesami. Trafiłeś na niesamowitą generację w pływaniu, na ludzi, którzy przekraczali w zasadzie nawet takie... No wiesz, kręci się filmy dokumentalne o tym, jakie ci ludzie mają pojemność płuc, gdzie jakie warunki anatomiczne prezentowali. Przeliczano godziny spędzone na basenach. Masz poczucie, że to trochę... porażka, czy też masz wrażenie, że jeśli przegrywać, to przegrywać z absolutnie największym światowym topem? Bo... Tak, jak przegrywać, to z najlepszymi. No myślę, że będę się szczycił do końca życia z tym, że rywalizowałem z Phelpsem, że miałem możliwość ścigać się z najlepszym gościem w historii Igrzysk Olimpijskich. Bo twoje przegrane, to co mówisz, że ta porażka wchodziła w grę, to była porażka z absolutnym Michaelem Jordanem pływania, prawda? Tak, tak, można tak powiedzieć. No nie było lepszego kota, tak jak mówisz, i gości był fenomenalny i ja próbowałem się z nim ścigać. Raz w rankingu światowym udało mi się z nim wygrać i to jest taki jeden z sukcesów, o których mało osób wie. Czy miałeś też trochę dość tego Michaela Phelpsa, że wszyscy ci o nim przypominali? Nie, zawsze to mnie motywowało do jeszcze cięższej pracy na treningach. Wiedziałem, że jeżeli chcę się ścigać z Phelpsem, to absolutnie muszę wchodzić na takie swoje bariery, takie ograniczenia, starać się przełamywać swoje bariery. Makaron jest podstawową gadżetem do nauki pływania, ale w tym wypadku teraz będziemy go wykorzystywali do skoku ze słupka. Zadaniem będzie przeskoczyć przez koło całym ciałem. O, i nie trafił. Najpierw. Bardzo daleko skacze, może skok w dal. To będzie to. Na pająka jest tak. Ile czasu potrzeba, żeby nauczyć się pływać? W twoim wypadku myślę, że to jest tak pół roku, żeby zacząć się poruszać po wodzie, w sensie z oddychaniem. No to tak, no delfinem mieliśmy pływać dzisiaj, ale chyba się nie uda. Jeżeli nie umie się pływać, to się delfinem na pewno pływać nie będzie, moi drodzy. Plany na karierę po karierze.
wychowywać dzieci, bo to jeden z planów, bo wiem, że masz. Tak, mam synka 2-letniego i już za kilka miesięcy będę miał kolejnego syna. O, mamo. Więc rodzina, na drugim miejscu będzie triatlon, teraz jestem sportowcem amatorem. Syn będzie pływał? Jak już będzie pływa. Chciał, tak, już pływa, byliśmy kilka razy na basenie, bardzo lubi wodę. Na pewno będzie potrafił pływać, bo no, tata go nauczy. No byłoby to dziwne, gdyby facet, który spędza 25 lat w wodzie, nie nauczył dziecka pływać, no to by było moje takie chyba największa życiowa porażka. Twój tata był sportowcem. Tak, tata był piłkarzem, tata mama był piłkarzem, pływała. Mama pływała, siostra. Siostra pływała, starsza i młodsza pływała, babcia była gimnastyczką. Dziadek był założycielem sekcji pływania w Oświęcimiu, więc jak widać wszystko rodzinnie pozostało. Sport jest w naszej krwi. Czyli po prostu kolejne pokolenie dorasta, jeden już, drugi za chwilę. Czyli rozumiem, że Igrzyska Olimpijskie 2030 coś, tak trzeba celować. Sprawdzajcie Państwo gazety i listy startowe. Marcel Korzeniowski. To nie musi być koniecznie pływanie, może to być jakiś inny sport, ale sprawdzajcie Państwo listy startowe.